proszę Państwa, zaczynamy urlop w Hajnówce. Tak again and again. Nie wiem, kiedy wejdą te vlogi, ze względu na to, niech to przejedzie, ze względu na to, że właśnie przez 3 godziny wbija się 13% vloga, ale ponagrywam najwyżej w domu. Znaczy obrobię i w domu. Cześć. A my w poszukiwaniu czułenek. Wchodzę do obuwniczego. Wszystko ładne, nic dla mnie. Też tak macie? A z kolei torebki wszystkie moje. Straszne. Tak do końca nie wiem, co z tego powstanie. Mamy pokrojony kurczak, który chyba się będzie smażył. Będzie też brokuł, będzie coś tam. Jak wyjdzie i nie zeżrę przed pokazaniem, to postaram się pokazać, ale no obiad jakiś tam budujemy. No zobaczymy, jak to będzie. Zwierzęta po prostu, proszę bardzo. Zwierzęta pilnują, żeby się kurczaki nie zmarnowały przypadkiem. A oprócz jedzenia to jeszcze spa. Dzisiaj z Rossmana maseczka luksusowa, odmładzająca. Ale w płachcie, lubię w płachcie, bo nie trzeba tego zmywać. Lubię też te pilof, ale pilof to wzięłam ze sobą w domu jeszcze z poprzedniego razu. Także tak. Natomiast ja siedzę w mojej ulubionej bluzce. Jeszcze Wam nie pokazałam tych bluzek, ale to Wam pokażę w kolejnym ujęciu albo kolejnym, jak tam nagram. W mojej ulubionej bluzce z Chiniolka, która ma super rękawki, ja takie lubię, i słuchajcie, ma baskinkę taką ala, co też bardzo lubię, więc się wystroiłam i wyleszczyłam. A w ogóle to kupiłam sobie paletkę cieni, może nie powinnam, bo mam ich dużo, ale zauroczyły mnie z tego względu, że były syrenkowe, brokatowe. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak powyjmuję te rzeczy z Rossmana, co zakupiłam sobie. Dlatego, że tutaj jest dużo Rossman, a u nas jest maleńki i nie wszystko jest. A tutaj parę rzeczy takich nowych, nowości zupełnie jest. Także zaraz Wam pokażę. Dzisiaj mam w ogóle taki mały make-up, ale wiecie, kolczyki, trochę dreda. Wakacje są moje, osobiste. No. Jeszcze zakupy z Rossmana. Oprócz tego, że Zoi porwała ten spray do powietrza, znaczy jaśmin i sandał, w każdym razie, nieważne, Glade by Breeze, to zakupiłam płatki. Lubię te duże. Klinik, tą maseczkę, spa. Jeszcze, wiecie co, nie miałam nigdy naprawdę płatków na nos. Zobaczę. Zobaczymy, może co wyciągną, czy nie. Jandę dobrze kryjącą. Jutro sobie wypróbuję, jak ona tam działa na skórę. Gumki, bo to ostatnio jak byłam, też kupowałam i już nie mam żadnych gumek. Przecież wszystko zawsze pogubię. Tu jest ta paletka, zaraz Wam pokażę. Jeszcze klinik, nawilżanie, oczyszczenie, to wiadomo, do makijażu. I tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o zapowiedź. Takie kolory. Paletka nazywa się Rhythm of Freedom. Eyeshadow palette jest z Vibo. Czyli wiecie, Vibo albo ten Vibo i to drugie, Lovely, to tam jedna firma podobno, tylko tam linia tańsza, linia droższa, nie wiem. Się na tym za bardzo nie znam, ale powiem Wam tak. Aha, jedną ręką to akurat zrobię. Okej, zrobię. Paletka jest w takim ochraniaczu, jest welurowa, więc będzie się brudzić niebotycznie. Ale, wiecie, mało ważne. Mało ważne. Powiem Wam, tak to wszystko na żywo robić, to aha. Jasne. O, będzie, będzie. Będzie. Łatwo się bardzo otwiera. Zabezpieczenie jest. Ale zobaczcie na te kolory. One są rewelacyjne. Tu jeszcze. Znaczy, oczywiście nie ma lusterka, więc no, ona kosztowała 46, to wcale nie jest taka. Znaczy, tania droga. No, turbo pigmenty kosztuje 1,20 zł. Tutaj mamy ileś tych cieni. Ale uważam, że są świetne, bo mamy
The Night. Mamy, no to jest takie czarne, czarne. Piorun wie, granatowe. Bardzo mi się ten ametyst podoba. No tu są te syrenki Twilight. Copper Gold. Coś tam, Choco Star. Bardzo fajne. No i taka trochę nudziaków ciemniejszych. Ale myślę, że ta The Night to jest właśnie takie. Też tak widzę, że to nie jest do końca czarne, że to jest troszeczkę granatu. No i ten ametyst. Myślę, że będę przezachwycona właśnie tymi kolorami. Zaraz sobie zrobię swatch i też Wam pokażę. Wszystkich nie zrobiłam, ale zrobiłam ten ciemniejszy i właśnie ten amarantowy i te syrenki. Średnio widać Wam powiem, ale napigmentowanie jest takie sobie, ale myślę, że można coś ładnie tymi kolorami wypracować. Jak jutro zrobię makijaż, to Wam pokażę na pewno. Ten vlog w rezultacie zrobi się vlogiem kulinarnym, ponieważ teraz będę próbowała coś, co się nazywa kapsolą, czyli to są co? Frytki. Frytki, mięso, kapusta i zapiekany ser żółty z cebulką. Brzmi strasznie kalorycznie, ale nie ma programów, nie ma ciamkania, to trzeba sobie jakoś radzić. Tak jak mówiłam w vlogu... lepiej było ze światłem. Dzięki. W vlogu kulinarnego ciąg dalszy, tym razem lody z adwokatem, ale żeby nie było, jestem przy pracy, komputer, karty, dzisiaj dzień telefoniczny, aha, już chyba będziemy dzwonić i różne inne. Kasia została zaanektowana przez kota, jakby ktoś nie widział, a jak tu pracować, jak tu się kulki robią kocie, na człowieku biednym. Nawet nie wiem, jak Was wyłączyć, bo mam jedną rękę. Właśnie wróciłyśmy z rynku i z Biedronki, bo już troszeczkę świątecznych zakupów robimy. Ale nie wiem, czy wiecie, bo no tu są jajka biedronkowe, ale ja jeszcze kupiłam... Poczekajcie, zaraz Wam dokończę. Ja jeszcze kupiłam na ryneczku jajka takie, no, od kury. Tylko słuchajcie, myślałam, że sobie jaja ze mnie robią. Autentycznie. Dlatego, że no podchodzę i mówię, że poproszę 10 jajek. A pani koło pana, która stoi, mówi, bo ten pan tak się na mnie spojrzał, jakby nie wiedział, o co chodzi. A ona mówi, kilogram. Ale wyjmuje torebkę, podaje. Co jest gram, słuchajcie? Tu się jajka kupuje na kilogramy. Znaczy... O tempora, o mores. Jajka na kilogramy. Także mamy tak, wiejskie jajka, wiejski serek, wiejskie mleko. To już ja będę zadowolona. A resztę troszeczkę w Biedronce kupiłyśmy rzeczy i będziemy jakieś rzeczy działać świąteczne, ale Zoe mówi, że musi być lista, bo bez listy się nie da. Więc czekam na listę, żeby była lista. Dzień dredowy. Na rynku nic nie kupiłam, słuchajcie. Znaczy, tam były 3 stragany z ciuchami, 2 z butami, reszta była. Maście ratowniki z Ukrainy. Chałwa ukraińska, cukierki ukraińskie,
babuszka Agafia chust. Marynowane grzybki, kawior, marynowanych, jajka, sery, mleka, kwas chlebowy i inne takie. Ale kwas chlebowy nie tylko w środę jest, to jeszcze zdążę kupić, a jeszcze też będę robiła manewry. Ale koty żrą, chyba głodne były. No tak, bo żarcie w Biedronce też kupiłyśmy. Zaraz Wam pokażę, muszę Wam to pokazać. O, proszę bardzo, sępy jak wampiry nad ciałem po prostu. Pamiętacie taką scenę w tym wywiadzie z wampirem, jak tam się rzucili wszyscy na tej scenie na jedzonko? Tak to właśnie wygląda. I tenże kilogram jajek przekuwamy w czyn. I takie śniadanko. Vloga kulinarnego ciąg dalszy. Już prawie zażarłam, ale się powstrzymałam. Wiejski serek, bardzo pyszny, z miodem. Tak będzie chyba ten vlog wyglądał. Trudno. Kiedyś muszę wyjeść wszystko, co możliwe, bo potem znowu będę miesiąc nie jadła, bo nie będzie kiedy.